Wow, patrzcie na to, jakie opuszczone miejsce. Ja pierdziele, wszystko się wali. Tak za niedługo będą wyglądały właśnie hotele w Polsce i w Europie. Z takimi dachami rozwalonymi, z jakimiś schodami rozwalającymi się, zaniedbanymi podwórkami, poopuszczanymi. Tak właśnie będzie, jak tak dalej. Rządzący będą robić sobie, co będą chcieli. Ale w sumie nie o Europie teraz, tylko chciałem wam pokazać tutaj to miejsce, jakie mogłoby być naprawdę piękne. Patrzcie się, jaki to jest ogromny hotel, ogromna inwestycja. I gdzieś coś szlak trafiło. Czekajcie, wejdę tam na górę. Albo jeszcze się na chwilę sekundę odsunę. Z daleka to jakby widać wielkość tego budynku, jaki mógł mieć potencjał. W pierwszej linii ogromny hotel. Coś musiało pójść nie tak, bo pierwsza linia od razu już ocean, którego obecnie akurat nie ma, bo jest odpływ. Ale patrzcie tutaj. Tu taki główny budynek, po prawej stronie hotele, pokoje, tutaj po lewej stronie też hotele, pokoje i wszystko się wali. Już od wielu lat musi być opuszczony. Kurde, nie mam butów, bo bym tu trochę pochodził. Zobaczymy, co da się zrobić. Wow, tam z tyłu też takie budynki, wszystko opuszczone. Ogromna działka. Ale muszę wam tylko powiedzieć, że kokosy z tych palm i właśnie w tym kolorze, takie żółciutkie, pomarańczowe, są najpyszniejsze. Są tak dobre, że naprawdę tylko takie palmy i tylko takie kokosy. Drabina. Ale potencjał. Piękny budynek. Patrzcie się. A. O kurde. Okej. Okay. Szkoda, że nie możemy tam zejść. Okej. Szkoda, że nie możemy tam wejść. Ktoś tego pilnuje. Ale mega budynek. Wow. Kurde, szkoda, że nie mogę tam wejść do środka. Poszedł po schodach do góry. Pooglądalibyśmy, jak to tam wygląda. No ale niestety nie możemy. Szkoda. Teraz tylko wrony latają. Siadają na jakichś opuszczonych taczkach. Trawą zarasta. Szkoda. No tam niestety nie mogliśmy kręcić, ale tutaj jeszcze 2 sekundy chcę tylko powiedzieć, bo tamto miejsce jest tu. A tutaj już normalnie funkcjonujące hotele, więc tam zdecydowanie coś poszło nie tak, bo cała pierwsza linia brzegowa tutaj jest jakby zajęta, wszystko funkcjonuje i wszystko jest pozajmowane i wszystko jest powynajmowane i biznesy działają. Tam coś się musiało wydarzyć, ale muszę wam powiedzieć, że właśnie chciałem jeszcze też tutaj nagrać, bo jest jakaś wyjątkowa cisza w ogóle tutaj w tym miejscu. Jakoś tak, nie wiem, nie ma dzisiaj wiatru. Jakoś ludzi też za wiele nie ma. Jakoś tak jest naprawdę dziwnie. Taki kurde spokój. Taka jakaś cisza. Tam sobie Dorka opiera się w cieniu zemką. Niko, bardzo gorąco jest. Właśnie jest bardzo gorąco, bo jest samo południe. 13-14, już nie wiem nawet teraz godzina. I dlatego na pewno dużo miejscowych właśnie się pochowało. Dużo nawet turystów nie chce się nikomu wyłazić. Halo, wyłazić nigdzie. Wszyscy gdzieś siedzą w cieniu i czekają, aż troszeczkę się ochłodzi. Choć za wiele się nie ochłodzi, ale jak woda przyjdzie, wiatr jak się ruszy, to będzie lepiej. My tymczasem idziemy coś zjeść i się napić do Piotrusia Pana. Ale cisza, ale spokój. Wow.
patrzcie na to, po 10 minutach doszliśmy do Piotrusia Pana i woda już bardzo blisko. I zimne piwko. Zimniutkie. Zimniutkie piwko. O, z takiej zmrożonej szklanki. Z takiej zmrożonej szklanki czekamy na rybkę. Na rybkę i rybusia i frytusie będą. I taka knajpeczka. Mamy taka knajpeczka. Bo tutaj sobie w knajpeczce ludzie leżą. Tu sobie muzyka leci. O, jest taka fajna knajpeczka. O, i tak się siedzi. Bierze się jedno piwko. Czekaj, nie przerywaj. I się siedzi. I się siedzi. O. Godzinę się siedzi, pije się jedno piwo, siedzi się drugą godzinę, pije się drugie piwo. Pije się dalej to samo piwo. Dopiero ewentualnie w trzeciej godzinie można, można otworzyć drugie. O, muzyka fajna leci. Widoki cudowne. Ja tu staję na takim wysokim tym. Hmm. I co? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Zanzibar i Kilimandżaro, zareklamujemy Kilimandżaro. Kilimandżaro Premium Lager. O. Patrzcie, co wam chciałem pokazać, takie fajne zjawisko. Zobaczcie, tu jest troszeczkę niżej wyspa i tutaj jest normalnie ocean, piękna woda, piękne kolory, spokojniutka, czyściutka, cudownie. A patrzcie się, kawałeczek dalej. Kawałeczek dalej i jest trochę wyżej. Zobaczcie, w ogóle nie ma wody. I tam im dalej, tym wyżej i nie ma wody. Śmiesznie. Także co kawałek jest inaczej. Ktoś może zobaczyć, że jest woda, a za chwilę pójdzie kawałek dalej, nie ma wody. No i takie śmieszne coś. Ale woda jest przepiękna. Cudowna. W ogóle plaża. I to wszystko tylko z 200-300 metrów od naszego miejsca zamieszkania. Wow. Patrzcie na to. A tam nie ma wody. Łódki stoją na piachu. A tu jest woda. Wow. O, jeszcze jest M-ka. Co? Jak woda? Sprawdzamy wodę. O, jaka zupa! Ale zupa, co? Jaka gorąca! Zupa chyba nie jest taka gorąca, co? No, taka mała trawka sobie tutaj rośnie. Ale gorąca woda. Coś tam szkraba wyciągnęła? No. Takie łóżki miał. No. Chodź, bo tylko chciałem pokazać, jak fajnie tutaj jest niżej. O, patrz, a tam dalej ta wysepka jest. Tam ludzie chodzą po wysepce. Śmiesznie, nie? Tyle od brzegu i tam jest wysepka i cała zalana z każdej strony. A tu już woda. Ale cisza i spokój. Emka, ale dzisiaj jest jakaś cisza i spokój tu na plaży, co? Woda taka spokojna, nie szumi, nie... Ej, to były takie milutkie, fajne rzeczy. I teraz dotknij to tak. Nie hałasuje, nie ma hałasu, no dziwne takie. Chodź. Palmy, słońce. I w oczekiwaniu na rybkę. O, jak nam pani już tutaj ładnie nakryła do stołu. Pani ładnie już nakryła do stołu, zaraz chyba będzie nasza rybka. Ej, ja myślałem, że to będzie fish and chips, że to będzie ryba. A to jakiś tylko filecik, czy coś takiego małego, takiego śmiesznego? Ale śmieszne danie. Ja myślałem, że będziemy mieć rybę. A to jakaś panierka mi tu wyskoczyła. Słyszycie to? Tak się kisi od rana powietrze, tak duszno, tak ciężko, zero wiatru, aż w końcu przyszła burza.
No, coś się będzie działo. Chyba będzie ulewa taka, że... O, tutaj filmik się już montuje. Tutaj się filmik montuje. Tutaj ładnie tarasik, posprzątane, elegancko. Co Niemka? A tu chmury. Tylko tak te chmury są nie od strony oceanu, tylko od strony tutaj lądu. A wiatr zawsze raczej wieje od tej strony w tamtą, więc nie wiem, czy to przyjdzie. Ale dzisiaj nie ma wiatru, więc może być różnie. Dzisiaj nie ma wiatru, więc może być różnie.